Ja jestem ciekaw tego porównania z moim byłym Peugeotem. I widzę, że tutaj też masz wszystko w karbonie. Tak. Zrobione i boczki, i tutaj i panel, i pod... nie, podstopnica nie jest. Podstopnica akurat nie, boczki, tak, dokładnie, elementy deski rozdzielczej. Tutaj widzę, że jedna typowa rzecz dla Peugeotu, strasznie wysoko umieszczona kierownica. Niestety tak. Nikt nie pomyślał o fabryce, żeby zrobić regulację. No właśnie. Ale... Powiedz mi, bo ty mówiłeś, że w tym samochodzie nie ma wspomagania. Nie ma. Ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak ciężko musi się jechać takim autem podczas OS-u bez wspomagania, na sliku. I to jeszcze na dodatek mocno rozgrzanym sliku, który klei mocno do asfaltu. Wiesz co, chyba to jest kwestia wprawy nauki. Też miałem na początku z tym problem. Najgorzej jest przy bardzo ciasnych zakrętach, nie mówiąc o nawrotach. No tak. Stąd zamontowałem hydrauliczny ręczny, ale pomimo to powiem ci szczerze, że trzeba się trochę napocić, żeby auto ustawić i zawrócić. No właśnie, i teraz czy nie chciałeś sobie wyregulować tego, bo ja wiem, że można. Przynajmniej w 106, nie wiem jak tutaj, że można było takimi podkładkami sobie po prostu opuścić tą kierownicę. Czy mając, znaczy nie mając raczej wspomagania w tym aucie, nie było ci zbyt ciężko mając tak wysoko ręce? Nie łatwiej by ci było mieć niżej? Nie myślałem o tym. Aha, okej. Okay. Nigdy nie wpadłem na ten pomysł, żeby obniżyć kierownicę. Mam już na tyle długo to auto, że chyba już się przyzwyczaiłem do takiej jazdy. I nie sprawi mi to w ogóle problemu. Rozumiem. Tutaj też jedna rzecz, która zwraca uwagę, to ta deska rozdzielcza, ona jest dosyć wysoko i te zegary wysoko umiejscowione. Faktycznie, jakby to wszystko trochę niżej opuścić, byłoby lepiej. No, ale wiesz co, są w miarę czytelne, a tak, jest takich fakt. Ciekawostek, na zegarach jest mnóstwo wskaźników, jest temperatura oleju, ciśnienie oleju, co jest taka rzecz niespotykana w dzisiejszych autach, a w Peugeocie było to fabryczne. To jest fajne, że można kontrolować wszystkie możliwe parametry. No i wspomniałeś właśnie tutaj o hydraulicznym ręcznym, tak? Czy to jest taki sam jak masz w Trueno, czy przepraszam, w... AE86? Tak. Konstrukcyjnie podobne, aczkolwiek troszeczkę innej firmy. Inna pompka jest do hamulca zastosowana. No i jest też zbliżony bardziej do homologacji auta. A to jest pompa? Jaka? To jest jakaś markowa, czy to jest jakiś no-name? Taki no-name, bardziej rozmiar, to jest 0,7, średnica tłoczka. I sprawdza się? Tak. I tutaj masz normalną 5-stopniową skrzynię biegów, tak? Tak, dokładnie, to zostawiłem bez zmian. Układ sterowania, jak gdyby biegami, zmieniłem na tak zwany nowszego typu, od nowszej wersji 205, ale to ze względu na uzyskanie bezawaryjności. Starszy typ, który tu miałem, niekoniecznie był taki jak trzeba, potrafiło się to popsuć, a nie ma nic gorszego jak popsute auto na odcinku rajdowym. No pewnie. I tutaj też zauważyłem jedną taką rzecz, że masz uszy w fotelach kubełkowych. Bardziej wyścigowo, pozostałości po wyścigach. Tak, ale wiesz co, ja też miałem uszy, to niektórzy mówią, że to jest bardziej pod Hansa. Co prawda one spełniły swoją rolę w moim przypadku, natomiast to jest śmieszne jak się jeździ normalnie w ruchu ulicznym, a jak wiadomo w rajdach to musimy się przyłączyć do normalnego ruchu, żeby dojechać na przykład na następny odcinek. I zawsze jak z kimś rozmawiasz, to musisz się pochylać, żeby było widać, to z drugiej strony też. Nie, to jest zawsze taki, mnie śmieszyło to. Co dopiero jadąc wozem do tyłu. Tak. Wiele osób tego nie rozumie, prawda? Że no jak to co, taki kierowca rajdowy nie potrafi cofnąć, bo tu po prostu nic nie widać. My widzimy tylko do przodu, tak naprawdę. Dlatego często mechanik staje z przodu i kieruje nas do wyjazdu. Dobra, powiedz mi tak, co tu masz w tym panelu, bo to trochę tak wygląda jak tutaj panel helikoptera. Tak, tu mam katapultę, jeżeli pilot nie sprawdza się na odcinku. Aha, tu jest nitro, jeżeli przeciwnicy za szybko, mnie dojeżdżają, mam problemy, to wtedy włączam nitro, jest szybciej. A tak na poważnie, dodatkowy włącznik wiatraka, wentylatora, chłodnicy. Ważna sprawa. Drugi to jest naw dmuch w środku.
Trzeci. Czyli to nie działa? Ten na tutaj. Raz działa, raz nie. Okay. Więc zrobiliśmy swoje sterowanie, żeby obejść 25-letni układ. Mhm. Trzeci przełącznik to jest do halogenów. Aha, mam taką. Teraz nie ma. Teraz nie ma, trochę się boję, że na rajdzie po prostu mogę je zgubić. Mam cztery takie fajne halogeny Heli, dosyć historyczne, które używałem na barburce na karowej w nocy. Mhm. I wyłącznik prądu. I wyłącznik prądu, dokładnie, załącznikowy. Mhm. Kontrolka ciśnienia oleju, dodatkowo podpięta, jeżeli coś by się działo, to pierwsze co sygnalizuje. Mhm. Też dobry pomysł. Tu jest wtyczka do komputera do strojenia i w zasadzie z takich ciekawszych rzeczy. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to jest dosyć istotne. Jak się montuje fotele bezpieczne, takie, no nazwijmy to bezpieczne fotele, fotele kubełkowe, to ja widzę, że ty nie masz ich przykręconych do podłogi, tylko masz zrobione specjalne stelaże pod nie, tak? One są na takich poprzeczkach. Zgodnie z załącznikiem J zrobiliśmy. Mhm. Wycięliśmy fabryczne mocowania, żeby maksymalnie obniżyć fotele. Bo niestety auto jest małe i ciasne i przy okazji robiąc takie mocowanie możemy wyregulować fotel gdzie sobie życzymy, czyli nisko, daleko i... Bo rozumiem, że seryjne mocowania tutaj no, nie pasowały pod... Bardzo moc. Wysoko się siedziało. Aha, rozumiem. Czyli i przy kasku i klatce już obijało się nosem głową. Mhm. Ale widzę, że ładnie masz tutaj pomalowany ten przód klatki na czarno, żeby się światło nie odbijało. To też jest dosyć istotne, prawda? Jak się jedzie, to się światło nie odbija na dokładnie, szybie. Dokładnie. Więc to ładnie wszystko jest pomalowane. Auto przygotowane do sportu samochodowego, czy to rajdy, drift, kajotesy, czy wyścigi samochodowe, daj nam znać, przyjdziemy z kamerą, nakręcimy materiał. Adres do nas znajdziesz na pasku poniżej.